Sezon grzewczy rozpoczęty. Kontrole również. Straż Miejska w Rudzie Śląskiej sprawdza, czym mieszkańcy palą w piecach. Mają dodatkowe narzędzie. Uchwałę antysmogową, która weszła w życie we wrześniu. Co jest spalane, czy to jest węgiel, czy to jest drewno, czy jakieś inne materiały. A spalanie śmieci może być niezwykle kosztowne. Mandat wynosi nawet 500 zł. Takie przypadki bardzo drastyczne, gdzie ktoś pali pociętymi oponami samochodowymi lub pociętymi podkładami kolejowymi, no w tym momencie ten mandat jest już bardzo wysoki. W ubiegłym roku Rudzka Straż Miejska dokonała ponad 800 kontroli pieców. Od początku tego roku ponad 300, a to dopiero początek. Walka ze spalaniem szkodliwych substancji trwa. Niekiedy wiąże się to po prostu gdzieś tam z jakimś ubóstwem, kiedy mieszkańców nie stać na zakup opału takiego, którym po prostu wolno spalać. Ale w większości jest to tutaj raczej taka, moim zdaniem, gdzieś jakaś swawola nie do końca przemyślana, nieprzemyślane działanie, brak jakiejś świadomości ekologicznej w związku z tym. Co ważne, właściciel nieruchomości nie może nie zgodzić się na kontrolę. W miejscach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, może ją nawet wykonać całodobowo. Na prywatnych nieruchomościach od godziny 6 do 22.